się nazywam Buba i witam was w kolejnym odcinku moich porąbanych przygód. W dzisiejszym odcinku, moi kochani, znajdujemy się w Vector Custom and Service i no kurwa, to tu dużo mówić. Non stop gniazda. Chyba dobrze, ciało. Podpiłem sobie oko aparatem. Git. Stachu? Nie, nie wiem. Dlaczego? Bardzo. To jest kamelinowe! Dawaj, Marek, to jeszcze kameruje! Nie skacz! Idź stąd! Ale urwa! Tyle śmiech też na sali. Kierownicą, dobra, ale generalnie musimy zejść trochę na ziemię. Witam was z mojego mobilnego centrum dowodzenia, biura i miejsca, w którym wymyślam wszystkie swoje najlepsze pomysły zaraz po kiblu. W tym filmie chciałem wam pokazać wycieczkę do zajebistego warsztatu tuningowego w Rumunii. Z tym, że jest jedno ale. Po pierwsze, jak jechałem tam, nie do końca wiedziałem, co ja chcę tak naprawdę nagrać. Więc oczywiście standardowo w moim materiale panuje chaos. Ale druga sprawa jest też taka, że czemu ten film pokazuje się tak późno? No, było parę nieprzyjemności po drodze, między innymi ta. O kurwa, oczywiście! Kurwa! A łapie, wszystko boli! No i też kilka innych, związanych po prostu z natłokiem obowiązków, które są na łbie. Tak czy inaczej, lecimy z tematem i na bieżąco będę komentował, co jest grane. Nuns. Do widzenia, Alko. Tak, stretching to podstawa. Dobry wieczór. Could you repeat? You're filming now? Yes. You can. Okay. Okay. Dojechaliśmy. A gdzie dojechaliśmy? Zaraz wam pokażę, gdzie dojechaliśmy. Więc generalnie sprowadza się to do tego, że wybraliśmy się z Bartkiem do Rumunii, żeby przylecieć do jednego z najciekawszych warsztatów, w jakim dopóki dotychczas byłem. Są tutaj niesamowite projekty, w dużej mierze BM-ki na M-kowych silnikach. Są tutaj 3 BM-ki na 2 JZ-ach. Jest tutaj pierwszy raz widziana przeze mnie na własne oczy Honda S2000 i wiele innych ciekawych samochodów. Jest już późno, więc nie sądzę, żebyśmy dzisiaj ograli nie wiadomo jakie rzeczy, ale mam nadzieję, że jutro to będzie zupełnie inna rozmowa. Do później. Takie tam 1000 koni. Dobra, przyszedł czas na to, że w końcu coś się dzieje. Non stop. Mamy trochę kamer, trochę fajnych samochodów. Wiem, że już chłopaki wystroili Suprę, ale zanim się chyba nie będziemy jeszcze brali. Nie wystroiliśmy. Nie ma czegoś takiego jak strojenie. Przepraszam, sama się wystroiła. A my teraz jedziemy moim ukochanym autkiem BMW M4 serii F.
prowadzenia, znowu mam tu problem. A to auto też jest jakieś modified? Czy nawet nie wiesz? Jest, to jest taki OM plus, nie? Okej. Okay. Jedziemy teraz, bo teraz z kolei będziemy uczestniczyć w strojeniu czy nie strojeniu? Znaczy, generalnie auto, z którym pracujemy teraz, to jest E30, która stoi sobie tutaj, 1100 koni na kołach. I to jest projekt dragowy, więc z racji, że właściwie się pofatygował tutaj do nas, do Bakału, Bukaresztu, to po prostu pojedziemy sobie za nim, będziemy mu dawać instrukcje, jak ma odbyć to całe nauczanie GCU. Po prostu pośledzimy go, popatrzymy sobie, co się dzieje i tyle. Generalnie GCU będzie się stroiło samo, będzie się samo to adaptowało, no po prostu patrzymy, jak mu to idzie. Jeśli będzie coś tam robił, to będziemy mu po prostu komentować. Zrób to, zrób tamto, osiądź to, osiądź to, osiądź to. I tyle, prosto. I teraz chciałbym mieć prośbę do osób oglądających ten film. Nie piszcie mi w komentarzach, że się sprzedałem z k***em i że reklamuję jakieś gówno. Jeżeli oglądacie ten kanał od początku, to wiecie, że moja historia znajomości z Bartkiem trwa w zasadzie od lat. Gdyby nie jego pomoc i zaangażowanie, ten kanał nie wyglądałby tak samo, nie byłoby Buni, nie byłoby całej przygody z driftem. Dzień dobry wieczór. Dzwonię w sprawie ogłoszenia samochodu. Ma pan wystawiony samochód na OLX-ie, czy ogłoszenie jest dalej aktualne? Mamy 4 godziny drogi jakoś w jedną stronę, czyli 8 godzin w dwie strony. Damy radę. A poliuretanem sam. Aktywne zawieszenie, zależnie od jak skręcasz, to się tak wiesz, dostosowuje. Jak w Mercedesie. Ja pojechałem do Rumunii z chłopakami oglądać, jak pracują i co robią. Jeżeli wy macie opinię na temat chłopaków złą, opartą na aferze, o której było jakiś czas temu w tym motosiatku dosyć głośno, ja na to nie wpłynę. Możecie z tym zrobić co chcecie. Możecie iść do konkurencji, możecie iść do chłopaków, a możecie mieć to totalnie w dupie. Jedyne, o co chciałbym was prosić, to o to, żebyście myśleli swoim własnym mózgiem, nie powielali jakiegoś gówna z internetu, nie mając ku temu żadnych dowodów. I tyle, pamiętajcie, że nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. No i po spiny. Wszystkiego dobrego, przyjaciele, i lecimy z dalszą częścią filmu. Po małej przerwie na obiad i przegrupowaniu się wracamy do siania terroru tutaj w Rumunii M4 z przelotem, czy tam czym i popsami takimi, że hej. Na ekranie obserwujemy teraz to, co będzie się działo w samochodzie, który jedzie przed nami, tak? Tak jest. Mamy wrzuconego lapka tam i na lapku sobie obserwujemy, co się dzieje w aucie. Auto przed nami ma 1100 koni na kołach, także w czort. W zasadzie GCU steruje się w open loopie, przepraszam, w closed loopie, czyli w zamkniętej pętli. Znaczy my nie robimy nic, jedziemy teraz sobie ponadzorować, czy czasy, jakie zadamy, są takie jakbyśmy chcieli, czy jest dostatecznie szybko, dostatecznie płynnie. Jak coś, to będziemy sobie regulować. No i zobaczymy, w jakim stanie są sprzęgła w skrzyni i czy po prostu będą w stanie znieść tyle newta, co tam jest, a tego jest tam dużo. Chyba dobrze działa. Podpiłem sobie oko aparatem. Jedziemy pełnym pędzlem i dalej się nie zbliżamy. Ale to też nie jest sering na M4. Także to jest pojebane. Nieźle. Lecim piecem. Non-stop. Dobra, w sumie to nie wiem, co nagrywamy, bo tempo jest dynamiczne, niczym tempo zmiany biegów w 8 HP, ale idziemy chyba działać z kolejnym samochodem. A, tym samochodem będzie Toyota Supra MK4 z 2EZ i 8 HP. Jedziemy? Jedziemy. Ty jedziesz, czy ja? Co to za propozycja? Na razie jeszcze nie ja. Chociaż... Dajne sup. Diesel Supra jest Richtigen. Kurde, tak
sobie gadamy z Bartkiem poza kamerą i Bartek mówi: no to tutaj sobie ten, wrzucasz drive'a na hamulcu, naciskasz gaz i jedziesz, nie? I ja tak nagle pytam: aha, bo ty chcesz mi się dać tym przejechać? A on mówi: no, przejedziesz się Toyota Supra MK4 2JZ Turbo VVT-i 8 HP. Nic, nie jazda. Super! Pamiętaj, że to auto jest kurewsko szerokie. Bardzo proste. R to rozruch. Drive, hamulec. Wuja mówisz? Wuje. Normalnie tak o? Czy nie, nie działają łopatki, więc tak. Tak o. No i do siebie. I warto ruszyć z dwójki ze względu na to, że jest krótki. Jest po prostu przełożenia sobie. To jest na sodowce. Wspomaganie to jakby 3-6. No tak więc beczka. Nie wiem, kto jest na tyle odpowiedzialny, że na to pozwolił, ale tak, ja jeździłem sobie Suprą i po Suprum 100. Specyficzne przeżycie. Dobra, na ten moment jest tak, jak lubię najbardziej, czyli że wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie i akcja nabiera tempa. Od naszego przyjazdu, a w zasadzie nawet trochę wcześniej, chłopaki działają tutaj z E46, które ma w sobie oczywiście legendarną jednostkę 2JZ. Ładują do niego również 8 HP, no i naszym zadaniem teraz jest nagrać to, jak od samochodu, który jeszcze nigdy na takim setupie nie stanął na własnych kołach i będzie się samodzielnie uczył przy użyciu pętli closed loop. Masło maślane, no ale... No i cóż, jedziemy z przebitami. Dobra, wszystko co dobre szybko się kończy, pora żegnać się z tym miejscem. Jutro powrót, więc non stop. Do zobaczenia. Dobra. Jeden detal. Dwie panoramy. I spierdalamy. O, dobra. Na sam koniec mamy pewne przygody. Wychodzi na to, że będziemy na styk na samolot. Więc na pewno wszystko musi być dobrze, bo jak nie będzie, to będzie sztryms. Potwornie w tym siku. I jeżeli coś się opóźni, to nie wiem. To nie wiem, gdzie ja zrobię to siku. Gnamy na złamanie karku, ale na pewno wszystko będzie dobrze chyba. Dobra, udało się, ale niestety, albo istety, dzięki temu, że mam tak zwane AirTagi, to wiem, że zgubiłem klucze, zostały w aucie. Będą mi musieli z Rumunii wysłać je pocztą, ale najważniejsze, że mnie nie będą musieli wysyłać pocztą, bo zdążymy na samolot, więc mam. Dobra, to chyba koniec tej przygody.
Wylądowaliśmy, jesteśmy już we Wrocławiu. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapki u góry, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnych odcinkach porąbanych przygód, przyjaciele. Lessing stream. No tak, jeszcze tylko parę słów zakończenia, chociaż chyba nikt tego nie ogląda. No mam nadzieję, że nie będzie tu w komentarzach gówno burzy. Cieszę się, że ten film w końcu wyszedł, bo czekaliście ponad miesiąc. Sorry za to, ale po prostu no nie mam mocy przerobowych. Mam nadzieję, że będzie już teraz tylko lepiej niż 100. Do zobaczenia.